Konsultacje rozpoczną się już jutro i potrwają do 27 listopada. Będą się odbywały w szkołach na największych łódzkich osiedlach. Ich cel, w opinii władz miasta, jest prosty. Chcemy, żeby te nasze działania były, jak gdyby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo to oni na co dzień, korzystając z tej infrastruktury, wiedzą, czy najpierw trzeba zrobić tą ulicę, czy tą i w jakich parametrach mniej więcej konieczne jest, żeby tego typu inwestycje w naszym mieście powstawały. Na te pytania miasto chce odpowiedzieć wraz z mieszkańcami, a ci, choć o terminach konsultacji dowiedzieli się od nas, deklarują swoje wstępne zainteresowanie. Jeżeli by były, to bym chętnie wziął udział, wie pan, ale nie wiedziałem nawet o takich konsultacjach. Myślę, że to jest ważna rzecz, bo to jest dialog mieszkańców, tak, z panią prezydent, tak? I tym razem spotkania te naprawdę mają przybrać charakter dialogu, co już niejednokrotnie się nie udawało. To nie jest tak, jak było to do tej pory, gdzie przychodzi z całym szacunkiem z DIT i mówi jest tak, a nie inaczej, albo mówi jesteście za, albo jesteście przeciw. Najbliższe konsultacje już jutro w gimnazjum nr 7 przy ulicy Rojnej. Początek o godzinie 18:00.